Psalm 25 jest modlitwą w niebezpieczeństwie. Wołaniem, pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Człowiek pokorny i ubogi tutaj się modli. Zresztą po hebrajsku jest to samo słowo. Ci pokorni, ubodzy to są anawim. Ci, którzy doświadczają słabości, tak sami z siebie nie są silni. Są doświadczani przez życie, przez świat, lekceważeni. Uczą się pokory przez upokorzenie. Ale oczywiście nie samo upokorzenie czyni człowieka pokornym, tylko sposób, w jaki przyjmie. A więc nie musi, ale może to być. To doświadczenie braku, nędzy, słabości, cierpienia może być czymś, co otwiera na Pana, co jest takim punktem wyjścia do tego, żeby na nim się oprzeć. Nie tyle psalm skupia się na tym właśnie cierpieniu, jaki to jestem biedny, ale na tym, jak Bóg jest miłosierny, który właśnie tego, który po ludzku jest niezauważany przez innych, ale widzi. I godność człowieka wierzącego bierze się stąd, jakkolwiek mnie świat traktuje. Ja wiem, kim jestem w oczach Bożych. Ja wiem, że Jego miłosierdzie jest przede mną otwarte. On wskazuje drogę grzesznikom. Ten pokorny nie szuka tego, niech mnie ludzie docenią, ale szuka Bożej drogi. I nadzieją jest to, że w tym swoim utrapieniu, w tej swojej nędzy doświadczę tego, że Pan mnie prowadzi. Właśnie to Boże wskazanie, Boża droga przede mną jest źródłem poczucia godności człowieka wierzącego.